A, spoko, Łukaszu, czyli 72, dobra. Spartiatik! Dobra, to oglądamy. Dzięki, dzięki. Spin. Spin. Dzięki, wnuczek. Powiem ci tak, oby. Bo już psycha mi się wyczerpuje na tym challenge'u. Dobry wieczór. Jak dzisiaj on nie padnie, to ja się boję, że umrę naprawdę. IRL. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Krzysztof Imisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Doskonała wiedza, świetna taktyka w czasie licytacji i jak najlepsza współpraca w grupie. To są atuty drużyn, które wygrywają nasz program. Dobrze, dobrze, pisz, że jesteś, pisz, że jesteś. Shelder, Sheldar w dupę. Masz co 3 minuty pisać, że jesteś. 100 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Radan padnie szybciej czy Psycherba? Psycherba już dawno padła. Drużyny Ewa Świątek, pracownik fundacji. Liczło inżynier. Mechanik z Katowic i Grzegorz z Kałbania, plastyk z Katowic. Plastyk? Zieloni to Tomasz Leśniewski, maturzysta z Ostrołęki. Michał Gadomski, pracownik Pogotowia z Kadzidła. Kapitan drużyny Adam Zawojek, maturzysta z Kadzidła. I Andrzej Padło, maturzysta z Ostrołęki. Żółci to cała drużyna z Łazisk Górnych. Barbara Lęska, przedsiębiorca. Kapitan drużyny Grzegorz Smoleniec, przedsiębiorca. Radosław Smoleniec, jakiś... technik energetyk. I Klaudia Górnik. Co cofnij? Co to jest? Na co ci cofnąć? Z zielonych ostatni wygląda jak mój kolega jeden do... Tak, Queen, to wszyscy wiemy, jak on wygląda. Teraz się przyjrzymy i porównamy. Z Łazisk Górnych, Barbara Lęska, przedsiębiorca. Kapitan drużyny Grzegorz Smoleniec, przedsiębiorca. Radosław Smoleniec, technik energetyczny. Nie, no ty trolujesz. A co, jeżeli to jest naprawdę twój kolega i całe życie taił przed tobą, że był w awanturze o kasę? Odpowiedz. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto loża. Powitajmy mistrzów awantury o kasę. Mistrzowie dalej ci, nie? Inne wcielenie, Quinto, no. Witam, Xavielo. Buch. Ej, gdzie pecet? Buch. Powinieneś jak mój kolega Bisek? Mamy coś wspólnego. Też jestem... Po raz 11 w awanturze o kasę, po raz 10 zasiadają w losu mistrzów. W sumie wygrali panowie 129 302 zł i 3 samochody i ogórek kiszony. Jeżeli panowie dzisiaj wygracie, to wyrównacie Łukaszu, rekord szkoda gadać. Kasę, czyli 11 wygranych programów z rzędu. Powodzenia. I dziękujemy. Pieniądze to pieniądze. Ogórek kiszony został już zjedzony wcześniej. A jak podzielicie 3 wygrane samochody? No, Jurek samochód już ma, także... To sprawa jasna. Już kolegę ukradli. Powiedzcie panowie, jak rodziny reagują na to wasze nieprzerwane pasmo sukcesów? Rodziny w ogóle, gdy dzwonimy do domu, to nie wierzą w to. Oni myślą, że to jest wszystko jakieś zmyślone, że to nie jest prawda, że to jest w ogóle jakiś... plotka, nie wiem co, naprawdę. Są w szoku wszyscy. A wy? No my również. My troszkę też w szoku jesteśmy. No ale już chyba jesteście przyzwyczajeni. 11 wygranych programów. Popularność, pieniądze, samochody. Autografy. Ale każdy program jest inny. Każdy program jest inny i wcale nie jesteśmy już ani tym znudzeni, ani po prostu jest niepowtarzalnie i
chcemy więcej. Farciarze. Po prostu. Witamy w awanturze. Tyle w temacie. Oni na farcie lecą. Na farcie. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz kolejny, już 12, będziemy gościć ich w naszym programie. A jeżeli im się nie uda, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Witam, GigaChat. Słyszałem, Queen, to właśnie. Ale nie, chyba to nie jest potwierdzone, że to jest on, że to jego ciało. 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu pierwszej drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wygra licytację, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzyma pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze chyba przejdą do puli następnego pytania. Hotelu ich mają. Jest 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna przejdzie do finału, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Czyli wielka... Czyli koniec będzie memów z tym, czy go widziałeś kiedyś? Koniec memów z tym jaworkiem? Nie robię. Spełniłem swoje marzenie. BMW kupione. Wytłumacz mi, czemu jak ja się... Czemu jak jest się nikim, a kupisz BMW, to nagle masz pełno znajomych? Każda laska się odzywa? Dobra, widzowie, jest tak czy nie? Szczerze. Ja nie wiem, bo ja nawet samochodu nie mam i to nie wiem. Ale... O co chodzi? Kategoria. Też masz BMW Midziu i jest tak? Jak mówi GigaChat? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300, nie oglądałem 300, serialu o Żywie z Hopkinsem, ale ponoć obejrzę. 500 po raz drugi, 500 po raz... Mam 600? 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Każda laska pod... co? Każda laska bez jedynek pod remizą leci na E36 z zardzewiałymi progami. 1500 złotych. Klas. Pytania odpowiadają panowie zieloni. Jest skakane. Jak nazywa się beztlenowy sposób oddychania? Coś z Grzegorza. Floridiański taki? Podpowiedź weź, to będę... Moglibyśmy kupić podpowiedź? Zawsze jest minuta na zastanowienie się. Już chcą panowie kupić? Tak. Proszę bardzo. 400 zł. Może 300? Proszę. Poprosimy. 39, 530 i... Perforacja, sedymentacja, fermentacja, bifurkacja. Nie mam pojęcia w dupę. Nie wiem. Fermentacja chyba. Florydacja. Dzięki za kolak za 27 lat. Dziękuję bardzo. Miło mi, że dalej jesteś od czasu Ligi Legend mniej więcej. Pamiętam jak pierwszy raz zagraliśmy w Ligę. Piękne czasy. Jeszcze się chciało patrzeć na tę grę. To jest fermentacja. Fermentacja. Ferment to jest najbardziej znane pojęcie. Ale perforacja folii, sedymentacja... Ty jesteś ferment. Ja bym za fermentację. Dobra, bym za fermentację. Ale co? Nie wiesz. Dobrze. Odpowiadamy na pytanie. Proszę. Uważamy, że jest to fermentacja. Tak jest! Fermentacja! Beztlenowy sposób oddychania, fermentacja. Tak naprawdę... zgadzam się. Dzięki morduch za 22 lata. 1500 zł zarobili zieloni, stan ich konta to 5600, za nimi niebiescy 4600 i tylko 100 zł mniej, żółci 4500. Tak więc emocjonująco rozpoczął się pierwszy etap naszej gry, ciąg dalszy emocji po przerwie. Giga czat, będzie git. Tak, krasy, no. Witamy państwa ponownie w awanturze o kasę. Prowadzą w tym momencie, w pierwszym etapie, zieloni mają na koncie 5600 zł. Właśnie, gdzie jest peset? 4600 i żółci. Dzięki, Mroczek. I co, 11 lat?
Ale jaram się. Cześć, ale się jaram, nie wierzę. Stream Dziadzia, wielki powrót. Nawet nie wiesz, jak to liczyłem. Nie było mnie dwa dni, można powiedzieć, że jeden. Dziękuję bardzo za 11 lat. 500. 5 pytań do końca tego etapu. Ale dziękuję. Czy umarłem? Mogło tak być. Ale żyję. Też tak myślałem. Ej, zbugowało się. Zagramy z astronomią. Tak, to jest normalne. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300 zielonych. 300 zielonych. No i dobrze, Giga Czas, że spełniłeś wrażenie prawidłowo. 500 po raz drugi, 500 po raz... Mam 600 od zielonych. Mam 700 od niebieskich po raz drugi. 700, mam 800. 800 a grabek, zależy na... 800 po raz trzeci. Strzelam. 2000, puli, kolejna szansa. Jakiego wieprza, Pawełek? Astronomia. Wokół której planety krążą księżyce? Nie wiem. Jowisz. Wiem. Io, Europa. Ty, a to jest coś takiego, pisał widz, że była jakaś planeta, co ma 60 księżycy, czy coś takiego. W tamtych czasach, jak była awantura, to miała 10, bo nie odkryli, ta? Było coś takiego? Pisał widz coś, ale nie wiem, czy o Jowiszu, czy o innym. Ganimedes, Kalisto. Odpowiadam Jowisz. Ty nie możesz odpowiadać, Andrzej. Jasne, że Jowisz. Ej! Kapitan nie wyznaczył. Ja mam odpowiadać. Sorry. Planety odkryte bardzo dawno temu przez Galileusza. Następnym razem prośba, żeby odpowiadał kapitan. Przepraszam. Przepraszam, trochę tano. Upoważniona. Dobrze. 2000 zł wędruje sobie spokojnie na konto zielonych i mają w tym momencie aż 6800. Za nimi tym razem żółci 4000 i niebiescy 3900. Dobrze idzie, panowie, ale trzeba być czujnym, bo dwie drużyny czekają tutaj, żeby też wygrać 4 pytania do końca tego etapu. Ty, zieloni nawet sobie radzą, nie? Nawet ładnie sobie radzą, zieloni. Królowa nauk, matematyka. Widziałeś Elden Ring z grafiką złożoną ze znaków? Ostatnie 3 minuty na ety. Co to znaczy? Nie wiem, co to znaczy, widzu. Musiałbym zobaczyć. Ale nie widziałem na pewno. W porządku. O, widzę jakieś spięcie tu w drużynach. Czuję, że będzie mocna licytacja. Biorę po 200 zł od każdej nie, drużyny. Nie, ja mam tragiczne godziny. Ja wstałem niedawno przez stream. 500 niebiescy, 600 żółci, 700 zieloni. 700 po raz drugi, 700 po raz, mam 800. 900 od zielonych, po raz drugi. Po... Mam 1000. 1200, proszę bardzo. Głosy, proszę. Jaka walka. 1300 zielonych, 1300 po raz drugi. Wabank będzie? 1800. Czy blok? 1800 po raz drugi, mam 2000. 2000 już mam. 200 proszę. 200 po raz drugi, 200 po raz. Dwa banki. O! Odpadną. Dwa banki, jeżeli odpowiedzą, obejmą prowadzenie jak w pierwszym etapie. A jeżeli im się nie uda, będziemy niestety musieli państwa pożegnać. Tego byśmy nie chcieli. My też nie. Znaczy poszli, zmuroczek nie ma, bo nie ma kiedy zrobić, prośba, tak ci powiem. Żeby pan Adam mocniej licytował, ja pana ledwo słyszę. Dobrze, wiem. Jak nazywa się powierzchnia, którą zakreśla okrąg obracający się wokół swojej osi symetrii? Kula? Nie, nie wiem. Kula, nie? To nie jest... Co ci wyjdzie, jak nie kula? Powierzchnia to nie jest objętość. Koło? Ale powierzchnia, czyli kula. Ty, może koło, no? Powierzchnia. Bo okrąg to jest... Koło. Ty, no, koło chyba. Koło. Aha, okrąg. Prędzej koło niż kula, no. Słuchajcie, jak się tak obraca, to jest koło, prawda? Czy to jest kula? Kula. Kula.
kula. To odpowiadamy? No, odpowiadam. No. Ty, oni idą? Odpowiadamy, jest to kula. Co sądzą zieloni o całej sprawie? Zieloni nie wiedzą. Koła. A mistrzowie? Sfera. Słucham? Sfera. Sfera. Wow. Tak jak sugerują mistrzowie, sfera. Bardzo nam przykro, bardzo naprawdę mistrzowie. Sfera w dupę. Nie udało się, tak. Ty. Więc niebiescy odchodzą z gry. O kurde. Dziękujemy państwu. Za ty pieprzysz, tej. Sfera? Leszcze. 6600 zł przechodzi do puli następnego pytania. Wydawało się łatwe pytania, porypane. Prowadzą zieloni 4700 zł, a żółci mają 3400 i wiadomo, że obie drużyny będą miały wielką chęć przejąć całą pulę. Losuję. Dzięki, widz. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Widz dał na Golibordę 5 kula złotych. To jest bryła, to tyle, nie jest wada. Było, to postrzelili Trumpa, teraz cię nie było i Biden rezygnuje. Przypadek? Sus. Ty, rzeczywiście, no nie było mnie na tych dwóch przypadkach, Sleepy Joe i Trumpa. Ale no myślisz, że ja bym dostał się do USA i wrócił w tym czasie? Nie ma bata, nie ma bata. Nie jestem uśpionym agentem. Nie jestem uśpionym agentem. I wylosowałem fizyka. Ale naprawdę Sleepy Joe zrezygnował? To chyba Trump już na 100% wygra. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. John Wick. 300 zieloni. 300 zieloni. Żółci 400. 7K w puli. Co za debil. Nie, graj, graj, graj. 500 zieloni. 600 żółci. 600 porażek. Zielony, graj, zielony! 700 zieloni. Zawsze w ostatniej chwili pana da. 800. Jest 800. 800. Graj, graj! 800 po raz trzeci. Debil chyba zapomniał, że jest 8K w puli. Ja jestem w rodzinie Rothschildu. Nie można niczego być pewnym w tej grze, ale wydaje mi się, że będę jednak tequila, to był błąd zielony, ale nie wiem kiedy. Że nie chcieli przejąć całej puli, dlatego że to zapewniłoby im właściwie zwycięstwo w pierwszym etapie. Mogli zablokować i potem przyjąć babank. 8100 złotych to są pieniądze, o które walczą żółci. Jeżeli odpowiedzą, będą mieli aż 10700 i można powiedzieć, że zieloni będą mieli bardzo małą szansę na wygranie, a tak dobrze szło, jeżeli żółci odpowiedzą. Jak sakata. Która wielkość fizyczna jest miarą bezwładności ciała? Co w dupę? Jak masa. Mózg RB. Chcielibyśmy zakupić podpowiedź. 5000. 8100 zł. Jak byłem w Ameryce? Nie byłem nigdy. A szansa jest w sumie na 10700, więc podpowiedź będzie bardzo droga. 600. 1000 proponujemy. 1600. 1500. O! 1200. 1400 i taniej nie będzie. 1300. 1400. Dobrze, bierzemy. Proszę. Chłop, jak się targuje, ale byś mógł powiedzieć nie i koniec. Pęd, popęd, grawitacja. Dobra, popęd, dupa? Na pewno nie popęd. Grawitacja albo pęd. Bezwładność. Może pęd. Ale chyba nie. Czekaj, czekaj. Mogliśmy grać. Popęd plus masa. Mamon mamonowi mamonem, co to znaczy? Nie no, jakbym ja tam był, to bym chyba to odcinek, chociaż to zależy, bo wiesz, to może być tak, że nikt nie zna w teamie fizyki i niby się nie opłaca, ale tu była grał wszystko. Nie będzie pęd? Czas minął, proszę odpowiedź. Odpowiadamy. Witam, Touring Car. Co sądzą nasi mistrzowie? No, wydaje się nam, że masa. Masa.
sranie w banie, klasik. Pęty, luj, popęt. Masa. To była bardzo dobra wiadomość dla zielonych, którzy tak masa to zbyt widać ukrywają swoje emocje. 8100 zł przechodzi do puli. Masy nie ma na streamie, no. W tym momencie prowadzą zieloni, mają 4000, a żółci 1200 zł. Ale uwaga, każda drużyna będzie chciała przejąć tę pulę. Myślałem, że ostro zacznie się poprzednia licytacja, a tak się nie stało. Podejrzewam, że jednak... Myślę, że tak wabank będzie. Żółci pójdą. Dwa pytania do końca tego etapu. Żółci wabanku pójdą, bo im się już nie opłaca nic. Chyba, że tamci strolują znowu. I pójdą 500 i koniec. Kategoria... O ja pierdziela. Wędkarstwo. Tak, Quintano. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł. Najlepsza kategoria? Ale troluje. I słowa jest 1300 zieloni. 1300 zieloni sprzedane. Ale ez, ale ez. Dobra, ty żółtki to nawet się nie ocknęły ze śpiączki. No i pan Adam wykazał się refleksem. Tak szybko dobra, krzyknął za dużo, bo wystarczyłoby 1200 zł, żeby zablokować przeciwników. Panie Grzegorzu, za późno. Nie będę się spierał. Nie, to jest awantura o kasę, tu trzeba swoje walczyć. 9600 zł i jeżeli zieloni odpowiedzą, będą mieli aż 12300 zł. On jest maturzystą. Oto pytanie. Ale to znaczy, że pisze maturę w tym roku? Według regulaminu Polskiego Związku Wędkarskiego nie należy wypuszczać do łowiska i innych wód. Co to znaczy? Rekinów. No może chodzi o takie, może chodzi o puszczę. Jakich? Pirani. Ja to bym uderzył w podpowiedź, wiecie. O koń! Zieloni chcieliby kupić podpowiedź. 9600 z jakiego powodu? Złotych w puli. Szansa na 12,3. Dzięki, Witek, za 2 lata. Płotka? 2000. Dzięki, Farz, 29 lat. Myślałem, że już się długo padło od tego Early 1. Znaczy się nie padło, dzięki. 600. Okoń to 1800 ostatecznie. 1700. Co, niszczy środowisko jakoś? Nie, 1800 ostatecznie. Dobrze, bierzemy za 1800. Proszę. Mógł nie sprzedać. Dzięki, Far, ja żyję. Koza, piekielnica, trawianka. Nic nie znam z tego, co tu jest napisane. Co to jest piekielnica? Co to może być? Ryba. No wiem, że to jest ryba. A kto wie, czy to jest ryba? No może iść trawę. Nie należy wpuszczać do łowiska innych, bo koza na pewno. Ty, koza to jest zwierzę koza? Taki ssak? Czy to jest jakaś ryba? Mam propozycję, czy ja się strzelam. Piekielnica ma taką nazwę, ma taką piekielną, jak to zrobić. To tak skojarzeniem można by było uderzyć. Trawianka? Nie wiem. Rudy las już na przestrzeni, zobaczymy na niego. Ale wiesz, że karsa to lekko będzie... Co to za atak na inżynier w pierwszej wiadomości? Co jest? Bo rachunki na czacie. Ja myślę piekielnica, ale równie dobrze może być tamto. Dawaj piekielnica. Dobrze. Inżynier, masz przepieprzone, kapisz? Sądzimy, że jest to piekielnica. Oj. Co za szczęście dla żółtych. Czuj. Trawianka, panowie. Trawianka. Tak więc wszystko rozstrzygnie się teraz. W tym momencie zieloni mają tylko 900 zł. Takie gówno, nie można tego wpuścić do wody. Złotych. Ale uwaga, w puli do następnego pytania przechodzi aż 9600 zł. I co to niby wszystko robi? Wszystko wyjaśni się teraz. Losuję ostatnią kategorię w pierwszym etapie. To jest gówno jad. Ty, a kiedyś zawsze u lekarza, jak się szło, to było akwarium z rybami. Nadal tak jest? Do tego się było dzieckiem. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Chyba, że to tylko u mnie. No u mnie tak było zawsze. Akwarium.
i ryby. I znowu pan Adam wykazał się refleksem. Nigdy nie widziałeś akwarium u lekarza. Tego pytania. Jeżeli zieloni odpowiedzą, życia nie znasz. Taką kwotą wejdą do finału. Jeżeli im się nie uda, to do finału wejdą żółci. Tak, oni są wiochy. Dobrze. Jakiego koloru jest gazowy chlor? Czarny. No co mi się daje, że rzuci go wyjdą. Jakie mamy opcje? Gazowy? Gaz? Gaz? Ty, chlor to biały jest. Biały, nie? Taki, jak jest proszek. To co za różnica, jaki jest gaz? To też biały. Jest biały gaz? Gazy są bezbarwne. Ale chlor. Gazowy. Właściwości chloru. Bezbarwny? Jakiś reakcji. Nie, on się pali. Niebieski jest proszek? Ja się nie zbarwny. Nie biały? Trawianka była na wyciągnięciu. Bezbarwny? Zieloni odpowiadają. Sądzimy, że jest to kolor bezbarwny. Mistrzowie? Bezbarwni mistrzowie? Nie wiemy. Żółci? My powiedzielibyśmy zielony. I to byłaby dobra odpowiedź. O kurde, żółto-zielony. Za free wchodzą. Panowie, niestety. Zielony, żółty lub żółto-zielony. Kończą panowie grę, nie mając. Trzy opcje i oni żadnej nie trafili. Natomiast żółci po wygraniu jednej licytacji i po udzieleniu 11. jedynej, akurat niedobrej odpowiedzi. Mają w tym momencie na koncie, no, jedyne 800 zł, bo wszystko włożyli do puli różnych licytacji, ale państwu dopisujemy, zgodnie z regulaminem, pulę z ostatniego pytania, na które przeciwnicy nie udzielili maturzyści dobrej odpowiedzi. I tym sposobem jesteście w finale z kwotą 11 500 zł. Ty, niezły wynik. Tak, Rukaszu, no, może być ciężko. Nie będzie rozstrzygnięcia w ogóle. Ty, gdzie jest widz? Rzodkiewa. Jaki on miał widz? Widzu, jaki ty miałeś nick? Mają teraz żółci szansę nawet na pokonanie mistrzów. Gdzie on jest? Żółci wchodzą. Inżynier, miałeś mieć go na oku. O, Sheldar. 11 500 zł. Mistrzowie mają 10 200. Czy losy pierwszego etapu przebiegały tak, jak zakładaliście państwo? No co to znaczy, się ciężko jest cokolwiek zakładać, ale na pewno nie trafiliśmy na te kategorie, których byśmy chcieli. Kto dobierał drużynę? W jaki sposób pan dobierał? Tu widzę, że mam dwa takie same nazwiska. Co to oznacza? Jakie są więzy rodzinne u państwa? Jesteśmy braćmi. Mhm. Moja narzeczona i przyjaciółka, z którą razem prowadzimy działalność. To znaczy przyjaciółka bez podtekstu. Wie pan. O 7 dla związku z żoną. Znaczy narzeczoną. W tych czasach nic już nas nie dziwi. To znaczy jeszcze raz zaznaczam przyjaciółka bez żadnych podtekstów. Witamy w grze finałowej. Jakie wnioski wyciągają mistrzowie na temat drużyny żółtych po pierwszym etapie? Och. W tej chwili jest bardzo ciężko cokolwiek powiedzieć o drużynie, gdyż grała bardzo pasywnie, chyba że grała ostrożnie, także naprawdę, no nie wiemy w zasadzie nic o tej drużynie. Witamy mistrzów w finale, 10 200. Wystarczyło BMW, żeby takie wyniki. To jest lekcja dla widzów. Losuję pierwszą kategorię w finale. Dobra wiadomość dla żółtych. Prawda, Wiki. Literatura światowa. Czemu przyjaciółka siedzi bliżej? Rozpoczynam. Bo firmą zarządzają. Po 200 zł to lepiej pieniędzmi się dzielą niż żoną. 400, 400 żółci. 400 po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. Tutaj pan Dariusz nie chciał dalej licytować. Ale też nie pozwolił wyżej licytować żółtym. 700 w puli. W nowej awantyrze kategoria biseks? Jak brzmi nazwisko Rosjanina? Nie wspieram. Autora romantycznej Borys Godunow. Puszkin. Tylko jest taki jeden. Puszkin, tak? On się nazywa.
Putin. Pisał Gagarin. Ale to on co innego robi. Nie. Puszkin? A jak ten drugi się nazywał? Był jeszcze jeden znany Rusek pisarz. Był Puszkin i ten drugi. Ale Aleksy. Prędzej albo Aleksy Tolstoy. Kto? Nie, Lew na pewno. Na 1000% Lew. Dostojewski. O, no. Może być on jeszcze. Jeden z nich. Udzielamy odpowiedzi. Według nas jest to Puszkin. Mistrzowie? Jak nie, to roz... Tak obstawiliśmy. Tak jest! Dobra, easy. Zawsze najpopularniejszych, nawet ruskich. Na konto drużyny żółtych. I w ten sposób żółci mają 11800. Nie wspieram, ale wiedziałem. 9900. Znaczy, wiedziałem. Znam tylko jego. Do końca tego etapu. Piłka nożna. Twój kolega nazwał psa Putin? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. 400. 400. Po jakiemu szczeka? 500. Onuca. 600 po raz drugi. 600. Mam 700. 800 mam. 800 po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedam. Każdy jest równy. Tym razem pan Grzegorz nie chciał dalej licytować 1500 w puli. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, no to zbliżą się już do żółtych, będą mieli tylko 500 złotych. Ty gadasz, inżynier. Która drużyna jako Sabaka pierwsza zdobyła Puchar Polski? Ta z Warszawy, ona jest najmocniejsza, jak ona się nazywa? Legia? To chodzi o piłkę nożną? Legia, to ja na nich daję, bo oni są chyba najmocniejsi, nie? Kraków. RKS Hubdu. Klasik. Odpowiedź na coś. Panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić podpowiedź. No jak Wisła Kraków? 300 zł. Legia. Bo oni mają tam 500 wygranych, tak? Było pytanie takie. Krakowia, Polonia Warszawa, Pogoń Lwów. Ej, co jest? Ej, Polonia Warszawa to jest Legia Warszawa w dzisiejszych czasach? Nie na Pogoń Lwów. Polonia też nie, raczej Krakowia. Nie? To co to jest? To było na mistrzostwo, to było mistrzostwo. Oni byli po pierwszym mistrzostwie. Nawet tak nie mów. Kto? Będę leżał krzyżem przed PC-tem w ramach przeprosin. Rywal Legii Warszawy? To są więcej teamów w Warszawie niż jeden? Albo Krakowie, ale Polonia raczej nie. Pogoń Lwów albo Krakowie. Krakowie, spróbuj Krakowie. Na pewno nie muszę odpowiedzieć. Ty, ale Pogoń Lwów to jest jakiś ukraiński team? Nie wyjdę z domu już żywy. Odpowie nasz szalony gracz Jerzy Zwierzy. Brawo, brawo. TikTokerzy w kominarkach już na mnie nagrywają. Dzięki LOL Illuminati za 21 lat. Masz kilka klubów w Warszawie. Jeszcze Hutnik, a jest Hówdu. Proszę, RKS. To będzie Krakowia. Żółci? Krakowia. Wisła Kraków. 1926 rok to był. O kurde, dawno temu. 1500 zł. Ej, wyobrażasz sobie to, że Polska wraca po ponad 100 latach na mapę świata, nie? I pierwsze co, to Piłsudski siedzi tak. Wiecie co? Turniej w gałę zorganizujemy. Rozumiesz to? I to zrobili naprawdę. I teraz musisz pamiętać, że ktoś tam to wygrał. Kumasz to? To jest rozpieprzone. Tego pytania mamy jeszcze 4 kategorie do końca gry. Coco Jumbo jest w Warszawie, taka drużyna? Dużo tam inżynierów? Muzyka klasyczna. Tak, Rukaszy, no. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Żółci 400. Mam 400.
400 po raz drugi, 400 po raz więcej. Mam 500. Ty no 2K w puli, graj. 600, 700. Jest 700, co na to żółci? Nic. A, żółci są. 2800 zł. Naprawdę jest kitsune taki team? Odpowiadali już panowie z muzyki klasycznej? Tak. Nie, Queen, to ja ci ufam. To nie patrzę ich nawet, bo... Jak zaj poszło spokój. Wtedy? No poszło fatalnie wręcz. No ale wszystko się zmienia. Chyba nie szczerba. Zobaczymy, jak będzie teraz 2800 w puli. Oto pytanie. O! Fuga. Cicho, nie wiem, to będzie. Dracula. Co będzie za pytanie? Na którym instrumencie wykonywany na jest tych ten utwór? Kościele to są organy. To co grali tego jest mem. Co oni grali? Na tych organach. Jak to się nazywa? Coco Jumbo. O, twój team, Quinto. To są kościele, tak? To czy organy po prostu? Organy są różne, są. No jak? Organy to organy, no mów. Co są kościele? Słuchajcie, jeszcze może być to... Jakie? Rura. Nie. Tak, krukaszy, no. Odpowiadamy. Wydaje nam się, i taka jest odpowiedź, że były to organy. Jeżeli mistrzowie odpowiedzieli teraz na pewno dobrze, będą mieli 2800 zł więcej i przejmą prowadzenie w finale. Jeszcze nie odpowiedź na to pytanie po reklamie. Na pewno dobrze odpowiedzieli. Nie ma bata, że to nie są organy. No nie ma bata takiego. Nie ma takiego bata. Nie działa mi kitsune ten blik. Czemu? Witamy państwa. Ale ja się boję patrzeć na w tych teamów. Przed przerwą reklamową wysłuchaliśmy fragment... Dzięki Jeżwal za 3 lata. Jak? Bez ładowania w kakao. Jak to? Susi. ...utworu muzycznego. Pytanie brzmiało, przecinek na którym linku? Instrumencie A. wykonywany jest ten utwór. Rozpieprzone te linki. Mistrzowie odpowiedzieli, że... Organy. Organy. Co sądzą żółci? Organy kościelne. Organy, tak jest. Chyba najłatwiejsze pytanie, jakie mogło być względem tego pytania, nie? Wydali jakiś porypany, kto to wymyślił, czy coś? Jan Sebastian Bach. Tak jest. Co? Dobra, co ty? AI to wymyśliło pewnie. Sranie w banie, kosmici to wymyślili. Literatura światowa. Rozpoczynam licytację. Kosmici nie istnieją, a jakoś to wymyślili. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400, 400 rzuci. Co dalej? Sprzedaż. A więc bardzo nisko idą licytacje. Czyli no będzie bardzo równa gra w ostatnim pytaniu. Rzuć. Działa, jeżeli działa, odpowiedzą, kicuny, zaraz obejmą prowadzenie w finale. Starożytni kosmici się współcześni. Podczas której wojny toczy się akcja powieści na zachodzie? Pierwszej. Pierwszej wojny światowej. Tu wiele podpowiedzi nawet nie da, bo nie że napisze ile, co nam da podpowiedzi. Kiedyś Coco Jumbo przegrali tylko 2-8. A kiedyś przegrywali więcej, czyli są coraz lepsi. Ale możemy przynajmniej spróbować odpowiedzieć, nie? Po co? To znaczy, no, podpowiedzi na pewno... Niedawno był remake tego filmu. Czy remaster, jak to się mówi. Znowu nakręcone. To jest na pewno polski autor. Strzelaj. I polski autor nie będzie pisał pierwszej wojny światowej. Żółci odpowiadają, tak, uważamy, że chodzi o drugą wojnę światową. Mistrzowie? No niestety nie. Chodzi o pierwszą wojnę światową. O pierwszą wojnę, tak? Erich Remarque
opisał swoje właśnie przeżycia z frontu. Co za łebki, ty, co za łebki w dół. Do puli następnego pytania. Żółci mają 10 100 zł, a mistrzowie 400 zł więcej. Dwie kategorie do końca gry. Mymło w głowie? Coś ty wiesz. Piłka nożna. Czy ja pamiętam wydarzenia na Zachodzie bez zmian? No ja tam byłem. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie czysto. Mistrzowie czysto. Nie, Damiano, damy radę. Fakty historyczne nie mogą być blokowane. 800, 900, 1100. 3-2 dla Polaków, to. Dzięki ta Katarzyna. Dziękuję bardzo, jak minął dzień, przespałem go całego. Odsypiam Radana i całego Eldena. Jeżeli odpowiedzą, będą mieli aż 12 200 zł. Oto pytanie, piłka nożna. Stałem przed skrzynią. Z którego kraju pochodzi drużyna Hajduk Split, która jesienią 2001 roku przegrała mecz z Wisłą Kraków? Hajduk to jest tego, jak Hasiok, to coś ze Śląskiem. Czyli... ze Śląska pochodzą. Hasiok. Kto odpowiedz teraz? Odpowiemy. W tej chwili zrehabilituje się Bartek za ostatnią odpowiedź złą z Wisły Kraków. Chodzi oczywiście o Chorwację. Bośnia i Hercegowina. Widział pan ten mecz? Tak. Tak jest, Chorwacja. Proszę. Panie Bartłomieju. Widział pan w telewizji? Nie, na żywo. Był pan na stadionie, tak? No proszę. Chorwacja... Do Hajduk Split przeszedł Rakitić. Nie wiem, kto to jest. 2800 zł przechodzi na konto drużyny mistrzów. Mistrzowie mają 12 200 zł, a żółci 9 100. To jakiś mocny ty? I uwaga, ostatnie pytanie, które rozstrzygnie o losach tego finału. Czarna skrzynia. O! Ej, jak ci mistrzowie są, to jest co odcinek. Co jest? Mistrzowie nie wiem, się co to jest, bo mają dał. Szczęście do czarnych skrzyń. Bardzo zawsze ciekawa jest zawartość. Mistrzowie mają więcej, nie? 10 tysięcy, 5 tysięcy, dwa razy po jednej złotówce. Ogórka kiszonego i 3 samochody. Przynajmniej do tej pory. To jest to, co nasza drużyna mistrzów wygrała w czarnej skrzyni. Ostatnio przecież im oddali auto. Czekaj, raz kupili złotówkę za 20 tysięcy łącznie. Przeciwnicy, a raz im oddali auto za 500 chyba, nie? Mistrzom. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Nie no, mistrzowie to mają bardzo tanio kupią. Żółci 300. Żółci 300. 400. 400 mistrzowie. 500 żółci. 600 mistrzowie. Dziękuję. 600 sprzedamy. Chyba liczam żółci, że dołoży ibisz. A więc tanio kupili czarną skrzynię mistrzowie za jedyne 600 zł. Co tam jest, dowiemy się po zakończeniu finału. A ja tam wciąż mam Seat jedną kategorię do końca gry. Żółci mają 8600, mistrzowie tak, Lukasie, 11600. No. Tylko raz było inaczej. Dopiero teraz wszystko się wyjaśni. A raz było, jak było bardzo równo, dlatego drogo kupili. Ale przeciwnicy. O! A chyba dołoży, jest szansa, że dołoży. Jeden na jednego. Dlaczego skrzynki są czarne, a nie białe? Proszę teraz, aby obie drużyny wybrały po jednym przedstawicielu. Kto będzie reprezentował żółtych w tym pojedynku? Mój brat Radosław. Proszę, panie Radosławie. Radosław. Dołoży chyba, dołoży. Musi, no. Ostatnio dołożył w jeden na jeden. Kto będzie reprezentował mistrzów? Kto będzie reprezentował mistrzów? Ja. Proszę, panie Dariuszu. No ostatnio chyba on uratował mistrzów, nie? Zgodnie z regulaminem biorę z konta każdej drużyny po 500 zł, w puli pytania 1000 zł. Za chwilę wybierzemy kategorię. Proszę bardzo. Panie Radosławie, Machę, którą kategorię no skreślić? To by wygrali. Sztukę kulinarną. Nie będzie. Panie Dariuszu? Astronomię. Skreślamy astronomię. Panie Radosławie.
Ja. Może sport. Nie będzie sportu, panie Dariuszu. Gramatykę, proszę. Historia sztuki. Nie będzie historii sztuki. Proszę usuń tą gramatykę. Gramatyka i ortografia. Nie będzie gramatyki i ortografii. I co teraz, panie Dariuszu? Anatomia człowieka. O Jezu, muzykę zostawił? Człowieka. Gramy z muzyki rozrywkowej na świecie. Ten z panów, który wie, naciska przycisk i odpowiada. Nie dołoży! Jeżeli prawidłowo, dokładaj. Jego drużyna otrzymuje pulę z tego pytania 1000 zł. Oto pytanie. Światowa muzyka. Nie dołożył! Bo mistrzowie wygrywają! Utworzył w 1971 roku zespół Wings. Mistrz nacisnął. Był to Paul McCartney. Tak jest! Dobra, i tak by wygrali. Dlatego nie dołożył, bo ustawka. A więc 1000 zł. Ustaweczka, ustaweczka. Sleepy Joe moment. Wszystko mistrzów ustawione. Pepo Foil. Cieszyć, bo dzisiaj wyrównali rekord awantury o kasę, jeżeli chodzi o liczbę wygranych programów. 11 programów. Czyli oni w tym momencie, jak wygrają kolejny, są arcymistrzami. Zarobili u nas dzisiaj 8100 zł. Dziękuję, gratuluję. To jest dziwne. Coś tu śmierdzi. Natomiast mistrzowie tylko dzisiaj 12100 zł. Bardzo parówam. Natomiast we wszystkich waszych... Zwolnione tempo, że żółty szybciej nacisnął. A zerkniemy. Wings. No nie nacisnął. Żółty. Nawet ręki nie ruszył. No co ty gadasz? On nawet nie kliknął. Co ty gadasz? On nawet nie kliknął guzika. A więc mistrzowi chodzi. Już się opowiedział. Dziękuję, gratuluję. Tylko dzisiaj 12100 zł. Natomiast wszystkich waszych awanturach o kasę. Kliknął tak szybko, że ręki nie zarejestrowała kamera. Trzy samochody. Żółtym mocą Jedi kliknął, ale dlatego przegrał. Tajemnica czarnej skrzyni. Nie mów, że auto kolejne, żeby każdy miał po jednym. Za 700 zł wydaje się. Za 600 zł. To jeszcze tanie. Tym razem nie jest to ogórek kiszony, widzę kopertę. Pewnie auto im dał Polsat. W poprzedniej skrzyni? Samochód. Tak? Tak. Tak jest. Auto, nie? Mam kopertę. Już widać, że odstaje, czyli auto. Złotóweczka. Chcecie czy? Złotóweczkę chcemy. Tak. Tak? Tak. Tak. To zacząć zmienić kopertę. Nie no, auto jak? To nie wiem. Coś tam jest. A jak wygląda koperta? Coś wybrzuszona coś troszkę jest. Wybrzuszona jest? Mm. Na pewno nie złotówka. Złotówka stoi na sztorc. A w kopercie na pewno jest samochód osobowy! Po autku mają, no co tu dużo gadać. No. 4 auta, 150 koła. Daj spokój, oni mają już rekord po 11 programach. Pieniężny rekord na pewno już mają. Ja pierdziele, porypany kwota. 4 auta i 140k, serio. To jest popieprzone, ile oni już wygrali. Tak więc oczywiście kopertę mogli kupić żółci, ale kupili ją po licytacji. Zresztą niewielkiej mistrzowie, już nasi mistrzowie nie muszą dzielić 3 samochodów na 4. Każdy ma swój. Państwa również zapraszamy do przeżywania emocji. W którym roku to było? 2003. Numer 7643. W treści wpisując imię i nazwisko. Zapraszamy do nas i do zobaczenia. Tak, pokażę nagle, przypadkowo. Nie no, co ci mam powiedzieć, no zagrali nieźle odcinek, ale oni ogólnie tyle na farcie, że to jest luj. Nie wiem, jakoś nie jestem fanem tych mistrzów, tak ci powiem. Lepszych mistrzów mieliśmy wcześniej, tych poprzednich rekordzistów. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef.
Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę